Po spotkaniu w bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech padły pierwsze deklaracje dotyczące przekazania kolejnych czołgów na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy. Przyjrzyjmy się, które państwa jakie czołgi zamierzają przekazać. Wielka Brytania przekaże 14 spośród 227 posiadanych czołgów Challenger 2. Biuro brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka sprecyzowało, że Ukraina otrzyma w najbliższym czasie 14 czołgów Challenger 2. W wydanym komunikacie dodano, że w najbliższych dniach Wielka Brytania rozpocznie szkolenie ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi przekazywanych czołgów i armatochaubik, zaś szczegóły dotyczące tego, kiedy ta broń trafi na Ukrainę, zostaną przedstawione później. Challenger II to brytyjskiej produkcji czołg podstawowy trzeciej generacji, opracowany w latach 90. jako następca Challengera I. Jego produkcja zaczęła się w 1994 roku, a zakończyła się w 2002 roku. Ogółem wyprodukowano około 450 sztuk, a jedynym ich użytkownikiem oprócz brytyjskiej armii są siły zbrojne Omanu, które zakupiły 38 sztuk. Brytyjskie Challenger II po raz pierwszy zostały użyte podczas misji pokojowych w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie, a chrzest bojowy przeszły w czasie wojny w Iraku w 2003 roku. Mimo że kilkakrotnie były intensywnie i z bliskiej odległości ostrzeliwane przez siły wroga dysponujące czołgami produkcji radzieckiej, to żaden z czołgów Challenger 2 nie został zniszczony w czasie walki i żaden z członków załogi nie zginął. Doszło jedynie do jednego przypadku zniszczenia czołgu Challenger 2, który miał miejsce w marcu 2003 roku w Iraku, gdy przez pomyłkę został trafiony przez drugi brytyjski czołg Challenger 2. Brytyjski czołg ma długość 8,3 metra oraz szerokość 3,5 m. Z masą 75 ton jest to najcięższy czołg, jaki na ten moment znajdzie się na ukraińskiej ziemi. Jest on znacznie cięższy od rosyjskich odpowiedników. Jest wyposażony w działo o kalibrze 120 mm, a także dwa karabiny maszynowe. Wieża i kadłub czołgu chronione są przez pancerz Hopham Dorchester. Maksymalna prędkość poruszania się na drodze to 59 km na godzinę, a maksymalny zasięg 550 km. Załogę Challengera 2 tworzą cztery osoby: dowódca, działonowy, ładowniczy oraz kierowca. Koszt jednego czołgu Challenger 2 to około 8 milionów dolarów. Stany Zjednoczone przekażą 31 czołgów M1 Abrams. Czołgi, których produkcja rozpoczęła się w roku 1980, ważą 55 ton, a ich silnik napędzany jest turbiną gazową. Koszt jednego czołgu wynosi około 8 milionów dolarów. Abramsy posiadają m.in. innymi termowizję drugiej generacji, system zarządzania polem walki czy rozwiązanie o nazwie Blue Force Tracking, pozwalające na łatwiejszą orientację podczas walki dzięki możliwości wyróżniania pojazdów własnych i przeciwnika za pomocą znaczników. Maroko przekaże około 40 czołgów T72, bez zakupionych na Białorusi w latach 1999-2000. Czołgi te są modernizowane w Czechach na koszt Holandii i USA. Mimo że czołg T-72 jest już nieco przestarzały, bowiem jego produkcja trwa od roku 1973, to trzeba wziąć pod uwagę, że stanowi on podstawowy trzon wojsk pancernych Rosji. W związku z czym ukraińskie T-72 będą mogły walczyć jak równy z równym z rosyjskimi konstrukcjami. Koszt jednego czołgu to około 2 miliony dolarów. Ponadto minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska przekaże Ukrainie kolejne czołgi T-72 oraz bojowe wozy piechoty. Chodzi tutaj o jedyne tego typu pojazdy używane w wojsku polskim, czyli BWP1. Mówi się o ilości od 100 do 150 czołgów T-72. Ze Szwecji na Ukrainę trafią 4 spośród 120 czołgów STRV-122, będące modyfikacją niemieckiego czołgu Leopard 2. W zasadzie są to czołgi Leopard 2A5 ze wzmocnioną wieżą i zbiornikami paliwa oraz zamontowanym taktycznym systemem dowodzenia i kontroli. Wysłanie czterech czołgów AMX-56 Leclerc rozważa Francja. Jednak ze względu na to, że czołgi te nie są już produkowane i są mniej powszechne niż czołgi Leopard, a jednocześnie są trudniejsze w obsłudze, wysłanie tych czołgów pozostaje cały czas w sferze rozważań. Od roku 1992 wyprodukowano 872 czołgi tego typu. Ważący 62 tony czołg posiada armatę kalibru 120 mm oraz dwa karabiny maszynowe i osiąga prędkość do 71 km na godzinę. Prezydent Andrzej Duda, po spotkaniu w Lwowie z przywódcami Ukrainy i Litwy, potwierdził, że Warszawa przekaże Kijowowi kompanię czołgów Leopard. Chodzi o 14 sztuk tych maszyn. Polityk zaznaczył jednak, że wcześniej musi zostać zbudowana międzynarodowa koalicja, która również złoży podobne deklaracje. Ogłoszono już, że ukraińscy wojskowi będą szkolić się w Polsce z obsługi czołgów Leopard II, a jeśli zajdzie taka potrzeba, Polska przekaże te czołgi Ukrainie bez zgody Niemiec. Koszt jednego czołgu to około 7 milionów dolarów. Wprowadzony do użytku w latach 70. ważący 55, ton czołg posiada armatę kalibru 120 mm oraz dwa karabiny maszynowe i osiąga prędkość do 72 km na drogach oraz do 56 km w terenie. Załogę czołgu Leopard stanowią cztery osoby, a zbiorniki paliwa o pojemności 1200 litrów pozwalają na jednym tankowaniu pokonać do 550 km. Wyprodukowany w ilości ponad 3000 sztuk czołg znajduje się na wyposażeniu 19 państw, w tym niemal wszystkich państw europejskich należących do NATO oraz Kanady. Kilka dni po deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy wiadomo już, ile czołgów przekażą pozostałe kraje posiadające czołgi Leopard 2 w różnych wersjach. Będą to: Holandia, 18 czołgów, czyli wszystkie posiadane. Niemcy 14 czołgów spośród 245 posiadanych, Norwegia 8 czołgów spośród 52 posiadanych, Portugalia 4 czołgi spośród 37 posiadanych, Kanada rozważa wysłanie 4 czołgów spośród 82 posiadanych, Hiszpania do 53 czołgów Leopard spośród 327 posiadanych. Liczba będzie znana po dokonaniu przeglądu i zapoznaniu się ze stanem technicznym. Finlandia wyśle do 5 czołgów Leopard 2. Francja wyśle ponadto 35-kołowych wozów rozpoznawczych AMC-10. Wprawdzie nie jest to czołg, ale wóz ten dysponuje potężną armatą kalibru 105 mm. Jest więc niemalże pewne, że Ukraińcy będą wykorzystywać ten pojazd w sposób zbliżony do otrzymanych czołgów. Ważący prawie 16 ton wóz posiada zasięg około 1000 km, a więc około dwóch razy więcej niż czołgi. Wszystko wskazuje więc na to, że Ukraina otrzyma około 150 zachodnich czołgów, ponad 100 czołgów T-72, 35 wozów rozpoznawczych AMC-10 oraz około 1600 różnego rodzaju pojazdów opancerzonych.